Dwa razy podwójna wódka z kolą i z pomarańczą. I jak tam świeżo znaleziony tatuś? Nie interesuj się. Hej. Hej, dziewczyny. Hej. Hej. No i co? No ten twój tata, no spoko chyba. No sympatycznie wygląda. A jak się w ogóle dogadujecie? Jest okej, okay, ale jest tak spięty. Mama to samo, a o sobie to już nawet nie wspominam. Atmosfera jest taka, że można się kiera zawiesić. Kasia, potrzebujecie trochę czasu. Kochana, nie potrzebujemy czasu. To oni potrzebują alkoholu. Właśnie zamówili dwie podwójne wódki z kolą. Dobra, widzimy się później. Spoko. No, Lena, ładnie wyglądasz. Służy ci związek z ukochanym Melanie, nie? No. Wiesz co, Małkowska, daj spokój i daj nam dwie wody. Dobra, głupiego nie przegadasz, bo w ogóle widziałaś vloga Meli. Nie, a co? Strasznie tęskni za barem. Hej, kochani, słyszałeś, co się wczoraj podziało? Kasia poznała swojego ojca, nie. On zabiera ją i jej mamy na spotkanie, więc Kasia stwierdziła, że fajnie, jak pójdą do Adykszy. A ja żałuję, że mnie tam dzisiaj nie będzie. Może praca barmanki to nie był szczyt moich marzeń, ale czuję, że przez to, że tam nie pracuję, to tyle mnie omija. Smutno mi bardzo. Kurczę, biedna. Chętnie wróciłaby pewnie do baru. Kurczę, napisałam coś do niej, ale jakoś nie mam pomysłu w ogóle. Może ja jej coś nagram? Będzie miała porcję newsów z Pawu, skoro tak bardzo jej tęskni. Wiesz co, Małkowska, świetny pomysł. A nie masz nic innego, lepszego do roboty niż zatruwanie życia Melanie? Dobra, chodź, będziemy na ogródku. Oj, Mela, takie rzeczy dzieją się w twojej paczce, a ty nawet nie możesz tego zobaczyć. Proszę, właśnie Kasia przyprowadziła swojego tatę do Pawu. No? Ale nie martw się, wszystko będę ci relacjonować, no bo w sumie teraz ja jestem bliżej twoich przyjaciół niż ty. Ojej. No, patrz, to jest właśnie tata Kasi. Co, skręca cię z zazdrości, że to ja poznam go pierwsza, co nie?